Siemanko, witam bardzo serdecznie w drugiej części Imperializm Francji. Jest tutaj Ligia oraz Ligue 2. W pierwszym odcinku, jeśli nie widzieliście, no to już zagraliśmy połowę, więc już połowa drużyn odpadła. Teraz mamy drugą część i finałową. Przypominam oczywiście, że już było imperializm z Hiszpanii, z Portugalii oraz z Anglii, więc jeśli ich nie widzieliście, no to zapraszam Was do oglądania. No a teraz zobaczmy, jak dalej się potoczy to imperializm, ale tylko Wam powiem, że już jest ponad 2980 subskrypcji, więc mam nadzieję, że pod tym filmem dobijemy do 3000. No na 5000 szykuję dla Was fajny specjał, więc mam nadzieję, że szybko do tego dobijemy. No ale jak na razie to lecimy z tym odcinkiem. No jako pierwsze dziś wylosowany jest Po FC, którzy atakują w górną prawą stronę, no i atakują na Nantes, czyli na drużynę, która jest no lepsza od nich, no ale zobaczymy, jak potoczy się to spotkanie. No i Nantes wygrywa 2-0 ten mecz bez problemów, no i zyskują mały teren, ale ważny teraz moment, większą granicę z Toulousą, no i zyskują zawodnika, którym jest Kamara. Następnie wylosowana na kole jest Nice, no i oni atakują w prawą stronę, no i to jest atak na teren, który jest częścią Marsylii, więc tutaj mamy no mocne spotkanie, Nicea kontra Marsylia, no i tutaj dwie drużyny mają minimum 4 gwiazdki, więc ten mecz będzie rozegrany. No i ten mecz zaczyna się od bramki Marsylii. Aubameyang z Ben Yedderem dobrze się wymienili tutaj piłką, no i Aubameyang pokonuje Bułkę i Marsylia prowadzi 1-0, ale pod koniec tego meczu, w 85 minucie, Nice z atakiem, no i Mofi remisuje w tym meczu, no ale była dogrywka, nic się tam nie działo, no i mamy rzuty karne, no i widzimy, że Paul Lopez, bramkarz Marsylii, dobrze się spisywał, obronił aż 2 karne, no a Bułka niestety nie dał rady obronić nawet jednego strzału zawodników Marsylii, no i właśnie dzięki temu Marsylia wygrywa z Niceą w karnych. No i Marsylia dzięki temu, że wygrała właśnie z Niceą, przyjmuje tutaj ten teren, no już nie jest rozdzielona, jest już jednym terenem całym złączonym, no i co najważniejsze, zyskują bardzo dobre wzmocnienia, bo jest nim Todibo. Kolejna drużyna wylosowana na kole to Toulouse, którzy atakują w prawą górną stronę, no i tutaj atakują na Grenoble, drużynę, która ma naprawdę duży teren już, no ale tutaj tak naprawdę to Toulouse jest chyba faworytem mimo wszystko. No ale zobaczymy, kto wygra ten mecz. No i właśnie tak się dzieje, Toulouse wygrywa 3-2 to spotkanie, więc tak jak myślałem, Toulouse faworytem tego spotkania. Mimo że Grenoble miało bardzo duży teren, no to teraz widzimy, że Toulouse przyjmuje cały ten teren. No i tutaj naprawdę mocno się powiększają, no i szczególnie polepszają, bo zyskują takich zawodników jak Savanie, Gastia, Larsoner oraz Bennett. Następna wylosowana drużyna to Rennes. No i oni atakują też w prawą górną stronę, ale tym razem to jest atak na PSG, czyli no atakują się na prawdziwego giganta w tej Francji. No i tutaj dwie drużyny mają 4 gwiazdki, więc tutaj także zobaczymy bramki, które padły w tym spotkaniu. No i w 3 minucie już Paryż atakuje, Fabian przed polem karnym z Vitinhą, Kolo Muani z piękny strzał z lewej nogi, no i wygrywa już Paryż 1-0. No i gdyby tego było mało, no to jeszcze w pierwszej połowie 35 minuta i rzut rożny wybity, ale tutaj piłka wraca do Mbappé. Ten tutaj próbuje ominąć obrońców, podanie do Dembélé, ten mu odgrywa, no i przy krótkim słupku pokonuje bramkarza, jest już 2-0. Rennes jednak odpowiada jeszcze bardzo szybko, bo w 38 minucie zobaczcie tutaj, jak Terier przejdzie przez obronę, tutaj Marquinhos jest spóźniony, no i jest 2-1, no ale Paryż także bardzo szybko odpowiada, zobaczcie, 42 minuta i Mbappé, silny strzał na skraju pola karnego, jest 3-1 do przerwy w tym spotkaniu dla Paryża. Druga połowa zaczyna się tak samo intensywnie, tylko że tym razem to Rennes, Kalimuendo biegnie sam na sam, no i pokonuje bramkarza, mamy 3-2 w tym meczu, więc to jeszcze nie koniec, no ale Paryż znów rusza do ataku. I teraz tutaj widzimy Fabian na skrzydle, podanie Dembélé, Hakimi tutaj wbiega w pole karne, odgrywa i Vitinha, piękny strzał, no jest 4-2 dla Paryża, no i jeszcze w 70 minucie Paryż znów atakuje, Vitinha, podanie tutaj Fabian, no i mamy bramkę na 5-2, no i takim wynikiem kończy to spotkanie, Paryż gromi Stade Rennais, no i wygrywa 5-2 to spotkanie. No i po tym meczu Paryż zyskuje bardzo fajny teren, no bo zobaczcie, że podwajają net, potrajają praktycznie swój teren, no i zyskują 2 zawodników, którzy może im się gdzieś tam na ławce przydadzą, Sonny Terier oraz Kuziaew. Następnie to Troyes jest wylosowane, które atakuje w dolną prawą stronę, no i atakują na Lyon. No i co ciekawe, Lyon niby malutki teren, niby nie mają wzmocnień, ale i tak myślę, że są mocnym faworytem w tym meczu. No i wygrywają 2-0 to spotkanie, tak jak się spodziewałem. No Lyon, mimo że w prawdziwym życiu to nie jest najlepsza drużyna aktualnie, no ale jednak w FIFA mają tę ocenę ogólną, no i wygrywają ten mecz, no i zyskują ogromny teren, no i zyskują Selsa, no i kilku innych zawodników, no ale byli za słabi, żeby mogli wzmocnić tą drużynę. Kolejna wylosowana drużyna to Rem, no i oni atakują w prawą dolną stronę. No i to jest znów atak na Lyon, no bo teraz mają taki duży teren, więc będą też łatwiejsi do zgarnięcia tutaj, żeby ktoś ich zaatakował. No ale tutaj też Lyon powinien być faworytem tego meczu. No i znów wygrywają tym razem 2-1 ten mecz, więc kolejny teren zbierają, tym razem mniejszy, ale też fajny. No i tym razem mają fajne wzmocnienie, bo Teuma wskakuje do nich na pomoc. Następnie wylosowana na kole jest Marsylia, no i oni nie mają tak naprawdę gdzie atakować, muszą walczyć z Toulousą. No i tutaj Toulouse ma 3,5 gwiazdki, więc no nie będziemy mieli tutaj bramek z tego spotkania, no ale spotkanie już wszystko wyrównane, chociaż Marsylia powinna być troszeczkę lepsza. No i Marsylia to udowadnia, wygrywają 2-1. Ben Yedder tutaj trafił bramkę na wagę zwycięstwa w 78 minucie, więc brawa dla niego, to jest ich transfer oczywiście. No i Marsylia zyskuje duży teren, no i to jest kolejna drużyna, która ma naprawdę fajny, duży teren. Fajnie ta mapa właśnie jest podzielona na dużo drużyn, nie ma tak, że jedna mocno dominuje. No ale zobaczmy, ilu zawodników dołącza do Marsylii. Są nimi Savanie, Gastia oraz Spierings. Oczywiście tak jak w innych drużynach są też słabsi, no ale po prostu ich nie daje, bo nie polepszają w ogóle tej drużyny. Kolejna wylosowana drużyna to Concarneau, drużyna z drugiej ligi francuskiej. No i atakują w prawo i atakują na Lorient. No i tutaj no Lorient powinno wygrać to spotkanie bez problemu, mimo że też jest drużyna z drugiej ligi. No ale zobaczmy, i tak się dzieje, wygrywają 2-1 to spotkanie, więc bez tutaj jakichś zaskoczeń. No i zyskują teren nieduży, no ale zawsze jeden rywal mniej dookoła nich. No i zyskują zawodnika, którym jest Celestin. Kolejna drużyna to Guingamp, no i oni atakują w dół i to jest znów atak na Lorient. No ta drużyna tak jak miała spokój przez cały czas, tak teraz ciągle jest atakowana. No i zobaczymy, czy tym razem znów wyjdą z tego meczu jako zwycięzcy. No i udało im się, wygrywają 3-0 aż tym razem, więc spokojna wygrana dla nich. No i zyskują kolejny teren, fajnie, znów się troszeczkę powiększają, ale no Paryż jest blisko nich. No ale jak na razie to zyskują zawodnika, którym jest Courtois. Kolejna drużyna to Angers, która atakuje w górną prawą stronę. No nie atakują na Paryż, no tutaj wątpię, że Angers ma jakiekolwiek szanse z Paryżem, ale nigdy nie wiadomo. No zobaczmy, kto tutaj wygra. No i Paryż bez problemu wygrywają 5-1 ten mecz, więc kolejna ogromna wygrana drużyny z Paryża. No i zyskują kolejny teren, no mały co prawda, ale zawsze jakiś. No i zawodnik, który do nich dołącza, to Abdeli. Kolejna drużyna na kole to Brest, no i oni są otoczeni przez Lorient, więc po prostu na nich zawalczą. No i zobaczmy, czy Lorient będzie dominować tutaj tą lewą, górną część Francji. Zobaczmy, no Brest jest też dobrą drużyną, tutaj bardzo wyrównane spotkanie powinno być. No ale Lorient znów bez problemu wygrywa 3-0, kolejne zwycięstwo tej drużyny i już tutaj kontrolują całą lewą część tej mapy. No i zyskując zawodnika, którym jest Les Melus. No i teraz na kole wylosowany jest Lorient, cały czas byli atakowani, teraz to oni będą atakować. No i zobaczmy, atakują w dolną prawą część, no i tutaj atakują na Nantes, czyli drużynę, która ma duży teren, no i która jest chyba troszeczkę lepsza od nich. No tutaj nie ma co mówić, no powinni to wygrać, no ale zobaczmy, no i Nantes wygrywa 2-0, czyli to koniec tego rajdu Lorient, jeśli można tak powiedzieć. Wygrali kilka spotkań, no ale na tym to się kończy. Nantes przejmuje ich teren, no i zyskuje dwóch zawodników, którzy przydadzą im się. Są to Les Melus oraz Mwogo. Kolejna drużyna wylosowana na kole to Lille, no i atakują w lewą, dolną stronę, no i tutaj atakują na PSG, więc no ciężkie spotkanie dla nich. No i tutaj dwie drużyny mają 4 gwiazdki minimum, więc tutaj zobaczymy, jakie bramki padną w tym spotkaniu. No i klasycznie tak naprawdę to Paryż zaczyna od trafiania bramek, 14 minuta, Dembélé na skrzydle, odegranie do Mbappé w polu karnym, no a ten zasadził bombę w samo okienko, ale Lille odpowiada już w 19 minucie, tej piękne podanie piętką, jeszcze piłka się odbiła. Dawid próbuje strzelić, ale dalej tutaj Donnarumma broni. Dawid świetny odbiór i Cavaleiro tym razem już trafia, jest 1-1 w 20 minucie. No ale zobaczcie, jak Lille atakuje, 24 minuta, znów są w polu karnym Paryża. David tutaj próbuje strzału, jeszcze Angel odbiera tą piłkę. No i trafia na 2-1. Lille wychodzi na prowadzenie, chyba to jest jedyna drużyna, która dała radę wyjść na prowadzenie z Paryżem. No ale długo to nie trwało, 28 minuta, Kolo Muani z Mbappé, ten już wchodzi w pole karne, odgrywa tą piłkę, Fabian, strzał, jest już 2-2. Jeszcze 35 minuta, znów Paryż w ataku, tym razem Dembélé do Kolo Muani, no i piękny strzał przy słupku, 3-2 dla Paryża. No i jeszcze 40 minuta, Kolo Muani w polu karnym. Piłka tutaj obroniona, ale Mbappé szybko ją odbiera. Odegra do Dembélé, ten do Kolo Muaniego. Już jest 4-2 dla Paryża. Jeszcze w pierwszej połowie tak zdążyli wyjść na prowadzenie. No i druga połowa, jak zwykle Paryż zaczyna od szybkiej akcji i szybkiej bramki. Vitinha w polu karnym, strzał, jest 5-2. Kolejna bramka, 70 minuta. Vitinha tutaj do Kolo Muaniego. Ten tutaj zatrzymał się z tą piłką, jeszcze odgrywają do Fabiana, no i ten piękny strzał. No i jest już 6-2, jeszcze tutaj Lille próbuje odpowiedzieć na skrzydle i Smiley poda tą piłkę, jest tutaj u nas, no i strzela, chociaż 6-3, ale ciężko będzie tutaj wrócić, już jest 80 minuta, no a Paryż jak zwykle po stronie bramce odpowiada bardzo szybko, Kolo Muani z Lucasem Hernandezem, podanie do Mbappé, jeszcze piętką do Fabiana, no i jest 7-3, niesamowity wynik, no ale to jeszcze nie koniec, zobaczcie tutaj Fabian z Mbappé, tutaj jeszcze podanie do Vitinhi, pięknie tutaj Kolo Muani wyszedł sam przed obronę, no i kończy ten strzał bramką, jest 8-3 dla Paryża, no i tak kończy to spotkanie, kolejna niesamowita wygrana PSG, no i Lille odpada. No i po tym meczu Paryż zyskuje kolejny teren, przejmuje teren, który był Lille, no i zyskuje zawodnika, myślę, że nawet fajnego na ławkę, Dawid dołącza do PSG. Następnie na kole wylocony jest Olympique Marsylia, atakują w górę, no i atakują na Olympique Lyonnais, czyli dwa Olimpiki. To są tak naprawdę jedne z takich najważniejszych meczów, takie derby olimpików we Francji. No i zobaczymy, która drużyna tutaj wygra, czy to będzie Olympique Lyonnais, czy Olympique Marseille. No zobaczymy, tutaj obydwie drużyny mają ponad 4 gwiazdki, więc zobaczymy, jakie bramki wpadną w tym niesamowitym meczu. To Lyon zaczyna od trafiania, 4 minuta, zobaczcie tutaj, jak atakują, dobre podanie, Cherki, strzał z pierwszej piłki i od razu bramka, 1-0 dla Olympiku Lyon, ale zobaczcie, już jest druga akcja, 28 minuta, tym razem to Nuamah jest w polu karnym, strzał silny, no już jest 2-0, no i zobaczymy, czy Marsylia da radę odpowiedzieć, no i zobaczcie, druga połowa, 54 minuta, no i tutaj Aubameyang dostaje piłkę, to Ben Yedder, przepraszam, i Ben Yedder trafia do bramki, ale 63 minuta, znów Lyon w ataku, Lacazette, tutaj Nuamah i Cherki jest tutaj w polu karnym, zobaczcie, fake taki strzał, fake podanie, no ale to piłka doszła do Nuamah i ten trafia bramkę, no i znów akcja, 67 minuta, zobaczcie, jak tutaj dobrze Lyon rozgrywa tą piłkę, Tolisso teraz w polu karnym, podanie do tyłu, Lacazette, piękne wykończenie, 4-1 już, no i kolejna akcja, 70 minuta, Lacazette biegnie tutaj totalnie sam, zmylił obrońcę, wchodzi w pole karne, podanie, Cherki trafia gola na 5-1, tylko tutaj w trakcie, jak będą kolejne bramki, powiem, że ustawienia testowałem różne, znaczy w następnym meczu dam inne ustawienia i będzie to samo, będą dziwne wyniki, będą wysokie prowadzenia, tutaj macie kolejną bramkę Lacazette'a. Nie wiem, czemu tak aktualnie się dzieje, po tej ostatniej łatce FIFA jakieś te wyniki są bardzo dziwne. No ale cóż, znów Lacazette trafia, już 7-1 prowadzi Olympique Lyon, no i jeszcze na sam koniec kolejna bramka, wrzutka tutaj Paul Lopez broni, wybija obrońca, ale jeszcze tutaj Teuma, próba strzału z daleka w bramkarza i Lacazette dobija i jest 8-1, tak jest finalny wynik tego meczu. Takie wyniki niestety są aktualnie, nie wiem dlaczego, próbowałem to naprawić, nie da się, przynajmniej nie umiem, no i Lyon wygrywa 8-1. No i po tym niesamowitym spotkaniu, gdzie Lyon totalnie zdominował Marsylię, przejmują bardzo duży i bardzo fajny teren, a w dodatku mają kilka naprawdę fajnych wzmocnień, bo dochodzi do nich Ben Yedder, Klaus, Todibo, Savanie oraz Gastia, więc naprawdę bardzo fajne wzmocnienia dla Olympique Lyon. Następnie Paryż jest wylosowany na kole, atakują w prawą, dolną stronę. No i w końcu ktoś przyjmuje ten pusty teren, on jest tutaj od samego początku. Jest w dodatku no, naprawdę duży w samym środku Francji, ale nikt go jeszcze nie przejął. Teraz robi to właśnie Paryż. Następnie to Valenciennes jest wylosowany na kole i atakują w prawą, górną stronę. No i tutaj dali radę się złapać o Olympique Lyonnais, więc no... Tutaj myślę, że bez problemu Lyon powinien wygrać to spotkanie. No nie oszukujmy się, drużyna z drugiej ligi, a drużyna Lyonu, która w dodatku ma takie upgrade'y po ostatnim meczu. No i Lyon wygrywa, ale po ciężkim spotkaniu tylko 2-1 wygrana, więc nie było tak łatwo. No ale jednak wygrywają, przyjmują teren i zyskują zawodnika, którym jest Costa. Następnie to znów PSG jest wylosowane, tym razem atakują w lewą stronę. No i atakują na Nantes, no więc tutaj... Już jesteśmy w top 4, ale to Nantes zostało zaatakowane przez Paryż. No i tutaj może jakimś cudem Nantes wygra to spotkanie, no ale Paryż jednak jest o wiele lepszą drużyną. No i Paryż wygrywa 4-2, więc Paryż jest w top 3. No i widzimy, przyjmuje ten teren, jest no, mocno podzielony. Z lewej strony mamy Paryż, z prawej mamy Lyon, u góry Lens, małe schowane, Lens Frankowskiego cały czas tutaj jest, a nigdy nawet jeszcze nie walczyli. No ale zobaczmy, Paryż przyjmuje zawodnika, którym jest Les Melus, no i kilku innych słabych zawodników. No i w końcu Lens dotrwało do top 3 bez żadnej walki, ale w końcu zostali wylosowani na kole. No i atakują w dół i atakują na Lyon, więc tutaj no dwie drużyny mają 4 gwiazdki, zobaczymy bramki. Ale myślę, że jednak Lyon z tymi ulepszeniami powinien wygrać to spotkanie, ale zaraz zobaczymy jak to będzie. No i Lyon zaczyna od trafienia bramki, 8 minuta, piękne podanie, Ben Yedder sam w polu karnym, no i zewnętrzną częścią stopy pokonuje bramkarza i Lyon wychodzi na prowadzenie. 34 minuta, zobaczcie tutaj jaka fajna akcja, tutaj Nuamah w polu karnym drybluje, Savanie strzał sprzed pola karnego przy słupeczku, 2-0 dla Lyonu, niesamowite uderzenie. Tutaj kolejna akcja, Nuamah znów tutaj sam leci skrzydłem. Ta jego prędkość jest tutaj zabójcza, zobaczcie teraz podanie w pole karne, Ben Yedder przepuszcza i Cherki kończy to pięknym strzałem przy słupku, 3-0 dla Lyonu. Druga połowa się zaczyna, 48 minuta, znów Lyon atakuje, zobaczcie tutaj Cherki w polu karnym, wysunięcie, Savanie i 4-0 dla Lyonu. No i tutaj zmieniłem te ustawienia, tak jak mówiłem, dałem najwyższy poziom, dałem 4 minuty, ale nic to nie zmienia. Ale zobaczcie, 57 minuta, rzut wolny i Tomasą piękny strzał i jest 4-1, ale zobaczcie, 70 minuta, Lyon znów atakuje, Klaus na skrzydle, podanie Nuamah w pole karne, odegranie, Ben Yedder pokonuje bramkarzy, już jest 5-1. No i gdyby tego było mało, znów tutaj Ben Yedder leci sam, ominął obrońcę i strzał na 6-1 po ziemi, piękne uderzenie Ben Yeddera. No i tak się kończy to spotkanie, 6-1 dla Lyonu, który właśnie przechodzi do finału i zmierzą się tam z Paryżem. No i widzimy, Lyon przejmuje teraz ten ostatni teren, który jest do wzięcia, czyli teren Lens, powiększają się o ten minimalny kawałeczek, no i Francja jest przecięta na pół, no ale Samba przechodzi do Olympique Lyonnais jeszcze przed tym finałem. No i mamy w końcu finał tego imperializm, z lewej strony Paryż, z prawej Olympique Lyonnais. Nie musimy losować kto atakuje, nie musimy losować strony, mamy już tylko dwie drużyny na naszej mapie. No i zobaczmy na obydwa składy, no skład Lyonu oceniony na 4 gwiazdki. Jedyne srebrne karty to Cherki na lewym skrzydle i Nuamah na prawym skrzydle, ale mam wrażenie, że są dwóch najlepszych zawodników w tym składzie tak naprawdę. No a tacy co mają tutaj ponad 80, no to Samba, Todibo, Klaus, Savanie czy Ben Yedder, no więc ta drużyna jest jakiś tam na jakimś poziomie, no bo jednak 4 gwiazdki, ale jednak do Paryża jest im daleko, bo teraz zobaczcie skład Paryża, no i tutaj nikt nie ma poniżej 80, a nawet tylko 3 piłkarzy ma niżej niż 83, to jest cały środek pola, Ugarte, Ruiz oraz Vitinha. No a to ciekawe, ten Fabian Ruiz oraz Vitinha to są też bardzo silni zawodnicy w tym składzie, no i do tego oczywiście Mbappé na lewym skrzydle. No i zobaczymy jak sobie poradzą w tym meczu zawodnicy Paryża oraz Lyonu. Już przed nami mecz finałowy tego imperializm. No i zobaczmy, to Paryż zaczyna od trafienia bramki, zobaczmy Kolo Muani do Fabiana Ruiza, ten piękny strzał, no i to co mówiłem, to ta pomoc, która niby jest najsłabsza, zobaczcie jak oni trafiają ciągle bramki, ale Lyon odpowiada jeszcze w pierwszej połowie, zobaczcie 28 minuta, Ben Yedder do Cherkiego, ten sam na sam, się nie myli, mamy 1-1, no i po 90 minutach mamy remis, pierwsza drużyna, która daje radę złapać aż tak Paryż. No i czy im się uda? wyjść z tego meczu, zwycięstwo zobaczymy w dogrywce. 118 minuta, Nuno Mendes z ławki tutaj wszedł, podanie do Mbappé, Vitinha odgrywa tą piłkę, tutaj próba odbioru, ale ta piłka idzie do Jonathana Davida, no i ten fenomenalny strzał w okienko. No i tak się kończy ten mecz. Paryż wygrywa 2-1, imperializm, Lyon próbował, robili wszystko co mogli, no ale niestety nie wystarczyło im sił i w 119 czy 120 minucie tracą bramkę na 2-1, no i to Paryż jest mistrzem Francji, mistrzem imperializmu. No i widzimy tą mapę jeszcze podzieloną na pół, no i już teraz tylko Paryż kontroluje całą Francję. No można było się tego spodziewać, to był ten wielki faworyt. No ale zawsze jest szansa, że coś się stanie, że ten Paryż przegrał. No ale niestety tym razem się nie udało obalić tego giganta francuskiego. No i to oni wygrywają, francuskie imperializm. No i spójrzmy na mapę Europy do naszej tutaj serii mistrzów, która na koniec oczywiście, gdy skończymy imperializmy każdego tutaj kraju, zrobimy właśnie imperializm mistrzów Europy, gdzie będą właśnie walczyć między sobą Manchester City, tutaj Atletico, no i teraz właśnie Paryż, który właśnie dołącza do tej mapy. No i piszcie w komentarzach, kto ma być następny. Dużo chciał Włochy, więc jeśli dalej to chcecie, no to piszcie w komentarzu, czy też właśnie chcieli niektórzy Irlandii albo Niemcy, żeby właśnie tak po kolei iść z tej lewej strony w stronę prawej, no ale teraz piszcie w komentarzach, kogo chcecie następnego. Ja przypominam oczywiście o subskrypcji, jeśli wam się podoba te imperializmy, żeby nie przegapić kolejnego, lajku też oczywiście, żeby pokazać, że wam to się podoba. No i przypominam, że próbujemy wbić 3000 jak najszybciej i 5000 subskrypcji na kanale, no to będzie specjal bardzo mocno związany z imperializmem, no bo to będzie imperializm, ale sami zobaczycie jeszcze jakie. Myślę, że to będzie naprawdę coś grubego. No i co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w następnym tygodniu na kolejny imperializm. Cześć!